Cześć dziewczyny, z tej strony Paulina Kuczyńska. Przygotowałam dla Was serię filmików w stylu DIY, czyli zrób to sam. Pokażę Wam, jak w domowym zaciszu możecie sami przygotować nawilżający peeling do rąk. Jeżeli czujecie, że skóra Waszych dłoni jest szorstka, nie wystarczy tylko balsamować ich regularnie. Najpierw musimy złuszczyć stary naskórek, a dopiero potem możemy przejść do nawilżania. Do przygotowania peelingu będziecie potrzebować 2 łyżek cukru, który złuszczy martwy naskórek, 1 łyżki oleju kokosowego, który pozwoli Wam nawilżyć skórę oraz 1 łyżki miodu, który odżywi naszą skórę dłoni. Tak się prezentuje peeling po wymieszaniu, taka powinna właśnie być jego konsystencja tuż przed nałożeniem. Nałóż peeling na dłonie i wmasowuj go w skórę przez około 5 minut, a następnie zmyj ciepłą wodą. Po zmyciu peelingu nałóż swój ulubiony balsam i ciesz się gładką i nawilżoną skórą dłoni. Mam nadzieję, że przepis na peeling Wam się spodobał. Jeżeli tak, to dawajcie kciuki w górę. Z chęcią nagram dla Was więcej filmików z serii DIY, czyli jak szybko, prosto i tanim kosztem zrobić kosmetyki, dzięki którym osiągniemy idealny efekt. Zachęcam Was do wypróbowania peelingu. Być może macie już te składniki w swojej kuchni. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmiku.